Zamachy islamskich terrorystów z 11 września 2001 roku wciągnęły Amerykę w dwie wojny – w Iraku i w Afganistanie. Obie przegrała, mimo kolosalnych wydatków na walkę i opiekę nad weteranami. Powodem klęski był za ambitny cel – zmiana islamskich narodów w demokracje liberalne. Pycha supermocarstwa kroczyła tu przed upadkiem. Pierwsze dwie dekady obecnego stulecia to okres zwątpienia w wyjątkowe miejsce i rolę Ameryki w dziejach. Czy haniebnym sposobem wycofania się z Afganistanu w sierpniu tego roku sięgnęła dna upadku? Jeżeli przegrała wojnę z prymitywnymi talibami, to jak zniesie konfrontację z nowoczesnymi Chinami? Na froncie wewnętrznym jest zagrożona demokracja. Prezydent Trump podżegał swoich zwolenników do ataku na kongres 6 stycznia tego roku dla zmiany wyniku przegranych wyborów. Politykami rządzi pieniądz, a nie interes narodowy. Miliarderzy i korporacje mogą wydawać dowolne sumy na poparcie kandydatów, którzy pilnują ich interesów. W rezultacie rośnie przepaść między bogatymi i biednymi, a słabnie klasa średnia, ostoja demokracji. Wielu sądzi, że społeczeństwo głupieje. Tak zwane wokeness, czyli przebudzenie do sprawiedliwości rasowej, sprawia, że odrzuca się kwalifikacje i dobre wyniki w celu awansu mniejszości rasowych. To musi prowadzić do obniżenia poziomów w wielu dziedzinach życia. Zaś w skrajnej postaci wokeness to są rozruchy uliczne, rabunki sklepów i palenie dzielnic miejskich przy okazji protestów przeciwko brutalności policji. Jednak rząd federalny i samorządy demokratów stają po stronie buntu mniejszości. Rząd demokratów zadłuża następne pokolenia dla finansowania bieżących programów socjalnych. Czy to jest zgodne z poczuciem sprawiedliwości? Dług państwowy wynosi 106% dochodu narodowego, w Polsce tylko 57%. Historyk Neil Ferguson twierdzi, że amerykański sposób życia wspierają cztery filary. Reprezentatywny rząd, wolny rynek, rządy prawa i społeczeństwo obywatelskie. Lecz zamiast tego mamy panowanie oligarchii, za duże regulacje rynku, rządy prawników i obyczaje antyspołeczne. To są powody zmierzchu Zachodu, który najwyraźniej widać w Stanach Zjednoczonych. Po przegranej w Wietnamie w połowie lat 70., chorobie duszy i wielkiej inflacji prezydenta Cartera nadszedł prezydent Reagan. Obniżył podatki, zaraził kraj optymizmem i powalił na kolana supermocarstwo Michaiła Gorbaczowa przez wyścig zbrojeń także w kosmosie. Były to tak zwane wojny gwiezdne. Amerykańska potęga wojskowa nie ma sobie równych. Stany Zjednoczone wydają na zbroje nie tyle samo, co kilka następnych w kolejności państw łącznie. Siły zbrojne USA potrafią walczyć, bo stale biorą udział w jakichś wojnach. Armia chińska nie ma takiego doświadczenia. Gospodarka amerykańska jest bardziej kreatywna od chińskiej. Tutaj mieści się Dolina Krzemowa, która rewolucjonizuje świat. W Ameryce bije źródło innowacji technicznych, które Chiny kradną lub wymuszają odstąpienie na korporacjach USA, jeżeli te chcą robić interesy z Pekinem. Ameryka ma najlepsze uniwersytety na świecie. W pierwszej dziesiątce szanghajskiego rankingu 8 miejsc zajmują amerykańskie uczelnie wyższe, na pierwszym miejscu Harvard, na drugim Stanford. Trzecie miejsce ma angielski Cambridge. A pierwsza chińska uczelnia zajmuje w tym rankingu dopiero 28 miejsce. Siłą Ameryki jest wielokulturowość. Stwarza problemy, ale wymusza otwartość, zwiększa pulę dostępnych talentów, stanowi prawzór globalnego społeczeństwa, które powstaje na świecie. Z kolei świat ma obsesję Ameryki wzbudzającej podziw i nienawiść. Obsesja wynika między innymi z tego, że amerykańska popkultura zdobyła globalną dominację. Czy Ameryka zwycięży w konfrontacji z Chinami? Niektórzy uważają, że przecenia się siłę Chin. To jest starzejące się społeczeństwo, autorytarny system polityczny, tłumiący krytykę, a więc poprawę systemu. Trzeba jednak przyznać, że Stany Zjednoczone mają z Chinami sytuację, jakiej nie miały z ZSRR. W miejsce pewności wzajemnego zniszczenia jądrowego nastąpiła pewność wzajemnego zniszczenia gospodarczego. Czy zniechęci to oba supermocarstwa do starcia się ze sobą, a skłoni do pokojowego współistnienia?